Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Z roku na rok zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych w Polsce. Już za niespełna 5 lat może zabraknąć dla nas opieki. Siostry biją na alarm i ostrzegają Polaków o ogromnym zagrożeniu społecznym. I choć społeczeństwo dostrzega niebezpieczeństwo, rząd w dalszym ciągu pozostaje głuchy. Dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych ogłosi decyzję w sprawie dalszej formy i zasięgu akcji protestacyjnej. Siostry zapowiadają, że nie odejdą od łóżek pacjentów. W świetle najnowszych prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już za niespełna 5 lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Z roku na rok zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych w Polsce. Średnia wieku pielęgniarek jest bardzo wysoka, to jest około 50 lat. Każda z nas już ma ogromne doświadczenie, ale równocześnie podlega ogromnym zagrożeniom i zdrowotnym. Narażone jesteśmy na działanie przeróżnych wirusów, bakterii, obciążenia fizycznego pracą i dodatkowo jeszcze teraz pracą biurokratyczną. To wszystko ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Same zaczynamy już chorować i tych pielęgniarek będzie coraz mniej w systemie. Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Pielęgniarki i położne znikają ze szpitalnych oddziałów, szkół, domów opieki społecznej, hospicjów oraz naszych domów i miejsc pracy. Za kilka lat pielęgniarek czy położnych zabraknie przy łóżkach pacjentów. Już dzisiaj pielęgniarki i położne są skrajnie przepracowane, są również obciążone, o czym może mniej do tej pory mówiono, całą masą zbytecznych obowiązków biurokratycznych. Ten ostatni problem można byłoby rozwiązać nieomal bezkosztowo, po prostu reorganizując pracę w szpitalu. Bez pielęgniarek sytuacja polskich pacjentów będzie dramatyczna, dodaje poseł Jarosław Gowin. My, to mówię teraz o całym obozie Zjednoczonej Prawicy, planujemy zwiększenie nakładów na służbę zdrowia o 1,5%. No i znacząca część tych nowych środków powinna być wykorzystana właśnie na podniesienie wynagrodzeń dla pielęgniarek. Pielęgniarki domagały się 1500 zł podwyżki do podstawy wynagrodzenia w trzech transzach po 500 zł przez 3 lata. Podczas wrześniowego protestu w Warszawie minister Zembala zaproponował rozłożenie podwyżek na 4 lata. Siostry mówią wprost, rząd nas oszukał. Przesądziła choćby to, że u mnie w regionie małopolskim w tej chwili rozporządzenie krąży po szpitalach w kwocie wysokość podwyżek 300 zł, czyli obok pensji. I to jest 174 zł do ręki netto. Po prostu rozmawiamy w Warszawie o czym innym, w eter leci co innego, a państwo i społeczeństwo słyszy jeszcze co innego. Po prostu mówię, że kpią z nas. Życie pielęgniarek to seria poświęceń i wyrzeczeń. To nie tylko opieka nad pacjentami, ale lata edukacji i dziesiątki odbytych kursów i szkoleń. Nie będą nas mogli lekarze leczyć bez pomocy pani pielęgniarek, bez pomocy sióstr. To się po prostu nie da zrobić. Jeżeli ktoś tego nie rozumie i patrzy tylko na służbę zdrowia przez pryzmat aptek i lekarzy, to po prostu się myli i to się zakończy katastrofą. Dziś środowisko pielęgniarek i położnych ma rozmawiać z ministrem zdrowia. Godzinę przed spotkaniem związek zawodowy ma ogłosić decyzję w sprawie dalszej formy akcji protestacyjnej. Mimo iż pielęgniarki są zmęczone nieustanną walką o swój byt, zapewniają, że nie odejdą od łóżek pacjentów. Musi to dotknąć tych, którzy rządzą, nie pacjenta. Pacjenta na pewno to nie zaboli. Dla wielu pielęgniarek już niedługo będzie to ostatni dyżur. Do 2022 roku na emeryturę przejdzie około 54 tysięcy pielęgniarek i położnych, których nie będzie miał kto zastąpić. Międzynarodowy Dzień Świadomości Białaczki Szpikowej, który dziś obchodzimy, to idealna okazja, by przejść podstawowe badania. Takie w ramach akcji Profilaktyka po lubelsku są możliwe dzięki inicjatywie Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych. Akcją inaugurującą cykl profilaktyki po lubelsku jest zaplanowany na dzisiaj Dzień Morfologii. Chcielibyśmy 22 września dla wszystkich naszych pacjentów zaproponować możliwość
wykonania badania morfologii krwi. Jest to badanie bardzo ważne i myślimy, że dzięki temu będziemy mogli część pacjentów przebadać pod tym kątem, żeby wykryć bardzo ważne choroby. Zależy nam na tym, aby dotarli do naszych przychodni pacjenci, którzy rzadko przychodzą, ponieważ przede wszystkim ci pacjenci mają najmniej wykonanych badań. To są ci pacjenci, u których faktycznie można przy takich akcjach profilaktycznych, przesiewowych trafić na pacjenta, którego zdiagnozujemy we wczesnej fazie choroby. Akcja ma także na celu wykrycie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Zależy nam również na tym, żeby podczas tej akcji pojawili się u nas ludzie młodzi w średnim wieku, czyli dorośli, ale poniżej 55 roku życia, ponieważ do tych ludzi jest adresowana druga część naszej akcji, czyli poszukiwanie potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku, ponieważ to są te osoby, które możemy zarejestrować w bazie i one później mogą być tymi, którzy dzieląc się cząstką siebie będą leczącymi sobą tych, którzy będą wymagali pomocy. Aby zostać dawcą szpiku i pomóc drugiemu człowiekowi, wystarczy tak niewiele. Przede wszystkim dobre chęci, by zarejestrować się w bazie danych. Po prostu należy wykonać ten trud, zarejestrować się. W przypadku Fundacji DKMS jest to pobranie wymazu z wewnętrznej strony policzka. To trwa 5 minut i na tym się kończy rola potencjalnego dawcy. Niestety, 1 na 5 osób nie może znaleźć swojego bliźniaka genetycznego i tym samym nie ma możliwości przejścia przeszczepu. Daniel, który ma 20 lat, miał więcej szczęścia. Na szczęście w bardzo krótkim okresie czasu, bo po około 400 dniach od zaczęcia poszukiwań, znalazł się ten dawca, który uratował mi życie, bo innego wyjścia po prostu u mnie niż przeszczep szpiku nie było. Od godziny 8 rano przychodnie Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych za darmo pobierają krew, by następnie sprawdzić nasze zdrowie. Klauzula sumienia w państwie prawa to temat konferencji naukowej, jaka miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W konferencji wzięli udział prawnicy, lekarze, etycy oraz politycy. Celem konferencji, w której udział wzięli wybitni prelegenci, była refleksja nad klauzulą sumienia w dzisiejszej Polsce. Obecnie pojęcie klauzula sumienia stosowane jest wyłącznie w kontekście bioetycznym. Jednak jego podstawa etyczna jest o wiele szersza i odnosi się do wielu sfer życia. Klauzula sumienia to nie tylko kwestia profesjonalistów, którzy zajmują się prawem w państwie, ale również polityków, działaczy społecznych i zwykłych obywateli, którzy powinni sobie zdawać sprawę, jaka jest rola sumienia w ich życiu i w życiu całego społeczeństwa. Tymczasem wolność sumienia jest wprost wyrażona w artykule 53 ustawy pierwszej Konstytucji. Zdaniem wielu prawników, moim też, z Konstytucji wynika wprost prawo powołania się na wolność sumienia, bezwzględną wolność sumienia, a to daje prawo do sprzeciwu sumienia każdemu, tak? Nie tylko lekarzom. Temat klauzuli sumienia poruszany jest w czasie, kiedy sumienia lekarzy i farmaceutów są wystawiane na próbę. Możemy powiedzieć, że istnieją, wiele zawodów ma kodeks etyczny. Mają taki kodeks prawnicy, mają taki kodeks lekarze, z tym, że można, trzeba powiedzieć, że to jest wszystko na papierze. Nie można na przykład dopracować kodeksu etycznego nauczycieli. W momencie, kiedy znika z rzeczywistości takie pojęcie jak etyka, istnieje konieczność, nawet wręcz potrzeba poruszania tego tematu, żeby uświadomić szczególnie elitom politycznym, ale i nie tylko, studentom, uczniom, że etyka nie jest tylko sprawą światopoglądu, nie jest tylko sprawą jego wiary, ale jest sposobem funkcjonowania w tej rzeczywistości, funkcjonowania w tej przestrzeni publicznej, w której przyjdzie im funkcjonować. Punktem wyjścia do debaty była głośna sprawa profesora Bogdana Chazana, który powołując się na klauzulę sumienia odmówił tak zwanej aborcji, czyli zabicia nienarodzonego dziecka. Debata była także ważna z powodu rozprawy Trybunału Konstytucyjnego, który 7 października zbada przepisy dotyczące ograniczeń klauzuli sumienia lekarzy. Przepisy zaskarżyła Naczelna Rada Lekarska.
To ostatni dzień wizyty apostolskiej Ojca Świętego Franciszka na Kubie. Pod przewodnictwem papieża sprawowana będzie uroczysta msza święta w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia del Cobre. Następnie Piotr naszych czasów uda się do Waszyngtonu. Natomiast wczoraj Ojciec Święty koncelebrował mszę świętą na Placu Rewolucji w Olgin. Poniedziałek, podobnie jak każdy dzień apostolskiej wizyty Ojca Świętego, był niezwykle intensywny. O godzinie 16:30 czasu polskiego Ojciec Święty przewodniczył uroczystej mszy świętej na Placu Rewolucji w Olgin. W homilii Jego Świętobliwość nawiązał do nawrócenia Mateusza Ewangelisty. To wielka miłość Jezusa, jak mówił papież, leczy krótkowzroczność i pobudza nas do patrzenia dalej, abyśmy nie popadali w pozory lub w poprawność polityczną. Jego miłość nas uprzedza, a Jego spojrzenie wychodzi przed nasze potrzeby. On umie widzieć dalej poza to, co widoczne, poza grzech, niepowodzenie czy nikczemność. Umie patrzeć poza kategorię społeczną, do której należymy. On patrząc dalej widzi tę godność dziecka, niekiedy skalaną przez grzech, ale zawsze obecną w głębi naszej duszy. Jeszcze wczoraj Ojciec Święty udał się do Santiago. W tamtejszym seminarium świętego Bazylego Wielkiego spotkał się z biskupami, a także modlił się w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia del Cobre. Zostań z nami, ponieważ Ty jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Zostań z naszymi dziećmi i młodzieżą, w nich leży nadzieja naszej ojczyzny. Zostań z tymi, którzy cierpią, umacniaj ich i chroń. Dziś o godzinie 14 czasu polskiego Ojciec Święty będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia del Cobre. Następnie spotka się z rodzinami w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i udzieli błogosławieństwa miastu. I na teraz to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po modlitwie Anioł Pański. Czekam i do zobaczenia. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. W naszym programie czas na prognozy pogody. Zapraszam. Poranek na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie. W rejonie Pomorza pojawi się dużo chmur, natomiast na zachodzie liczne przejaśnienia. W dalszej części dnia Pomorze i zachodnia część kraju w zasięgu pochmurnej pogody. Na nizinie szczecińskiej wieczorem możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu do 22 w rejonie Małopolski. Ciśnienie będzie spadać na barometrach 1011 hektopaskali. A przed nami szczegółowa prognoza pogody. Zapraszam.